W serduszku się podpisywaliście. Są też, tak jak należy, życzenia dla jubilatki. Więc najpierw życzenia, a potem będzie słodkie. Moja szkoło 33. Jesteś mi druhem, kochana ty. Piękna i wdzięczna stoisz tu dziś, bo wiosna kolejna przemija ci. Więc stój tu tak dalej, a zaraz już 100 wiosen ci minie. Trwale i dąż w tym celu, do przodu, bo jesteś ty nam wszystkim ostoją. I życzę ci dziś miłości i wierności uczniowskich lat. Niech nigdy nie gaśnie twojej wiedzy kwiat. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. 12 lutego 1945 roku w tych właśnie budynkach szkolnych zainaugurowała swą pracę pierwsza polska szkoła w powojennym Poznaniu. Warto wspomnieć o historii tego miejsca, w którego murach dziś jesteście uczniami. Budynki naszej szkoły powstały już na początku XX wieku, w latach 1908-1914. Po odzyskaniu 100 lat temu niepodległości przez Polskę rozpoczęły tutaj działalność polskie szkoły. Najpierw pod numerem 13. Świadczy o tym zabytkowa tablica znajdująca się na budynku C. Potem 13 i 26. Szkolny numer 33, tak nam bliski, pojawił się w roku 1933.